Jak się w Polsce sprzedaje Jaguara i Land Rovera? Ja myślę, że to jest marka tak jak Wielka Brytania, troszkę inna. Jesteśmy marką od lat, od swoich korzeni, skojarzoną, utożsamianą i z klikości terenową. Najpierw były terenowe, a potem zaczęły wyglądać. Tak, to tak. Z drugiej strony zrobiliście. Witamy Państwa serdecznie. Rozpoczynamy po krótkiej przerwie program Twój Biznes. Dzisiaj piękne Trójmiasto, Gdańsk. Moim gościem Piotr Wejman, prezes zarządu i dyrektor zarządzający British Automotive Gdańsk. Witam Cię, Piotrze. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Miło gościć spotykamy w się, tak, spotykamy się w takim trudnym momencie, bo z jednej strony wakacyjnym, z drugiej strony od wielu miesięcy jesteśmy nękani pandemią. I dzisiaj w programie trochę będziemy sobie rozmawiali przede wszystkim o motoryzacji, ale ze sporym naciskiem na segment premium. Co się w kraju dzieje? Jak to wygląda? Czy pandemia uderzyła bardzo mocno w segment premium? Jeśli tak, to w jakim stopniu jest odczuwalny? I o tym wszystkim w trakcie tego wywiadu, także ruszamy spod pięknego nowego salonu z nowej lokalizacji Aleja Grunwaldzka 241 Gdańsk. Same centrum Gdańska, biznesowe, motoryzacyjne, zagłębie salonów, zagłębie pięknych biurowców, Olivia Gate, Alchemia, w pobliżu salony niemieckiej konkurencji, japońskiej. No właśnie Piotrze, bo przenieśliście się niedawno tutaj. Działamy praktycznie od 22 czerwca w nowej lokalizacji. Jak tylko dostaliśmy pozwolenie na budowę i generalny wykonawca dał nam kluczyki, postanowiliśmy niezależnie od koronawirusa, ale już przy budzącym się rynku, szybko działać i uchwytać, jak to się mówi potocznie, byka za rogi. I bardzo słusznie, że tak zrobiliśmy, bo powolutku sobie dozbrajamy, dokańczamy, wykańczamy na zapleczu. Wybieramy, co jeszcze nam jest potrzebne, wydreptujemy ścieżki, ale już mamy na froncie gotowy salon, gotową ekspozycję, piękne auta i 1600 metrów na dwóch kondygnacjach ekspozycji samochodów nowych i używanych, więc od 22 czerwca bez oficjalnych hucznych otwarć z racji koronawirusa, z racji ograniczeń, izolacji społecznej i z bardzo ważnym aspektem, który jest dla nas na co dzień, czy świeca nam w naszym biznesie na co dzień, czyli bezpieczne auto i bezpieczeństwo dla naszych klientów. Zgadza się, dokładnie tak. Piotrze, wywołałeś wilka z lasu, pandemia, COVID. Dzisiaj chcemy rozmawiać o biznesie motoryzacyjnym. Temat z jednej strony wdzięczny, bo samochody, ty z samochodami jesteś związany ile? Oj, 25 lat. 25 tak. Już będzie. Połowę życia. Połowy życia i co ciekawe, proszę Państwa, dlatego tym bardziej cieszę się, że to właśnie Piotr jest gościem i z Piotrem porozmawiamy o segmencie premium, ponieważ przez te 25 lat życia praktycznie jesteś związany tylko z markami premium. Tak. Jakbym miał podsumować te 25 lat życia, idę do coraz bardziej prestiżowych, do coraz bardziej luksusowych i do coraz bardziej dystyngowanych, wysublimowanych, jakichkolwiek byśmy tu przymiotników nie używali, bo wiele lat pracowałem w Volvo, potem miałem przyjemność pracować w BMW i naturalnym rozwojem, naturalnym awansem dla mnie osobistym jest jak najbardziej pracowanie w Jaguarze Land Roverze. Mhm. Wiele z tych marek premium aspiruje do bycia markami luksusowymi, produkuje modele, które mają aspirować i wchodzić do tego segmentu, w którym szczególnie Range Rover jest od wielu lat i naturalnie tam się dobrze czuje. No, Range to jest klasa już sama w sobie od wielu lat. Range'a nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale zanim przejdziemy do szczegółów i porozmawiamy o pięknych samochodach, między innymi też o samochód, którym podróżujemy i też obecne edycje naszego programu, będzie nam towarzyszyć samochód cudowny, jakim jest Jaguar F-Pace.
O nim troszkę później. Ale chciałbym porozmawiać o tym, o COVID-zie, tak? Mamy za sobą lipiec, mamy 7 miesięcy sprzedażowych, tak naprawdę trudnych. Już ubiegły rok, 2019, dla segmentu premium był dobrym rokiem, ale jeżeli chodzi o wzrosty, to troszkę wyhamował, bo zwykle rynek samochodów premium w Polsce przyzwyczaił nas do tego, że te wzrosty rok do roku były przynajmniej dwucyfrowe, czasami z dwójką, czasami nawet z trójką z przodu rok do roku. A tymczasem ubiegły rok raptem 8% wzrostu w stosunku do roku 2018. Oczywiście olbrzymia liczba samochodów premium, bo to stanowiło jakieś 76 tysięcy sprzedanych samochodów premium, ale trochę rynek zhamował. Już taki ten 2019, jedni mówili, być może dlatego, że zmiany podatkowe, tak, 150 tysięcy netto, już troszkę ostudził może zapały osób na zakup takich samochodów. No i mamy rok 2020, trudny czas dla motoryzacji. Ja dla Państwa chciałbym tylko przytoczyć takie dane, że po lipcu, rok do roku, i tu mówimy o segmencie wszystkich samochodów nowych, w kraju sprzedanych, blisko 100 tysięcy, lekko ponad 100 tysięcy mniej niż w tym samym okresie 2019 roku. I ciekawostka, samochody premium 7600 rejestracji, o 1000 więcej niż w czerwcu, samochody popularne tracą, marki premium niekoniecznie. Jak byś to skomentował? Ja odpowiedź musiałbym podzielić na kilka segmentów, żeby ona była kompletna. Pozwolę sobie zacząć od tego, że staram się zawsze analizować potencjał rynku, wzrosty, segmentację, modele, co robi konkurencja niemiecka, japońska, szwedzka, bo jakby w tym gronie staramy się pracować i porównywać, ale zawsze staram się wyizolować zadanie, jakie mnie czeka, czy zadanie, pod jakim się podpisuję lokalnie. Uważam, że British Automotive Gdańsk jako organizacja i jako przedstawiciel naszych marek w Polsce Północnej ma bardzo duży potencjał rozwoju i głównie na tym się skupiłem. Jeżeli mamy odnieść się do wzrostów lub spadków lub sytuacji na rynku, szczególnie premium, no to jest taka sytuacja, że jak przychodziłem do lipca zeszłego roku, bo niedawno minął rok mojej pracy, to sprzedaż była na poziomie 17-18, rzadko kiedy 20 samochodów miesięcznie. Powiedzmy w miesiącach, kiedy były ciężarówki w poprzednich latach, gdzieś te piki czasami sięgały do 30 samochodów. No i na poziomie 5-6 samochodów używanych. Praktycznie już pod koniec roku, październik, listopad, grudzień, styczeń, poziom nowych samochodów oscylował w granicach 28-31 aut. Mhm. Czyli można powiedzieć, że no wzrost był no co najmniej 150-180%, co jakby pokazywało, że jesteśmy w stanie zbliżyć się do rynku i do konkurencji, o której wspomniałem, informując o tym, że ta nasza struktura cenowa jest zupełnie inna niż jest wyobrażenie o tych markach. Mhm. Wyobrażenie było takie, że w ogóle poniżej 300 tysięcy to nie ma co podchodzić do tych marek, bo nie ma w ogóle produktów. Mhm. A co gorsze, że te najdroższe kosztują grubo ponad milion, aczkolwiek to jest prawda. Natomiast rzeczywistość jest zgoła odmienna i to staramy się na rynku pomorskim mocno komunikować i tym się kierujemy przy bieżącej pracy, żeby pokazać rynkowi, że nasze produkty zaczynają od 150 tysięcy. Oczywiście nie mówimy o cenach bazowych ze zero wyposażenia czy obcych, tak kolokwialnie mówiąc, gołych fabrycznie, ale już fajnie sparametryzowanych, z fajnymi silnikami, z fajnymi wyposażeniem, okazuje się, że te auto mogą kosztować od 167, 168 do 175 tysięcy. I co ciekawe, mówimy nie o jednym najuboższym modelu, tylko mówimy o wersji limuzyny porównywalnej z niemieckim Audi A4, BMW 3 czy Mercedesem C-klasy, czyli nasze XE. Mówimy o Discovery Sport, czy mówimy o Evoque, czy mówimy o E-Pace, które mogą być śmiało konkurentami i są konkurentami, niejednokrotnie wygrywamy i coraz częściej wygrywamy z X1, X2, z Q3, Q5, z XC40, XC60. Czyli jakby... Ale zobacz, ciekawe jest to, że wymieniłeś kwoty, które z jednej strony nie przerażają,
ale ciekawie korelują z markami popularnymi, tak. Bo wymieniasz samochody, które są SUV-ami, tak? Tak. Mniejsze lub większe, ale wchodząc w marki popularne, konkurencje, nie mówimy o konkurencji wprost, ale w markach popularnych najbardziej popularne samochody SUV-y w tej kategorii, które są sprzedawane, przyzwoicie wyposażone, znowu wskakują w poziomy 150-170 tysięcy, tak? Okazuje się, że dzisiaj chcąc wyjechać SUV-em japońskim z salonu, przyzwoicie wyposażonym, z fajnym silnikiem o fajnych parametrach, no jednak te 150-160 tysięcy też trzeba za taki samochód zostawić. A ty mi teraz mówisz, że bez problemu można odwiedzić wasz salon i wyjechać naprawdę fajnym samochodem za bardzo podobne pieniądze. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Nie tylko japońskie, ale i niemieckie samochody, bardzo popularne, bardzo wolumenowe. Okazuje się, że Volkswagen Tiguan potrafił być droższy od tych trzech modeli w SUV-ach naszych wymienionych, droższe. I co więcej, w racie miesięcznej za wynajem jak najbardziej też. Często jest tak, że u nas to jest kwota brutto, konkurencji kwota netto. Więc tu bardzo miłe zaskoczenie dla wielu nowych klientów, do których staramy się dotrzeć, bo wiadomo, ci od lat użytkujący nasze produkty są lojalni, powracają, ta retencja jest bardzo wysoka w tej marce, w tych markach, ale nowo pozyskiwani są bardzo mile zaskoczeni. Podobne zaskoczenie jest bardzo, bardzo miłe, jeżeli chodzi o wyższe modele, ale też bardzo, bardzo chciałem podkreślić to, że Range Rover Sport czy Range Rover Vogue był przez wielu utożsamiany z kwotą powyżej 500 000 złotych lub powyżej 1 000 000. No bo te samochody tak wyglądają, tak? One tak wyglądają, ale okazuje się, że w troszkę słabszym silniku, co nie znaczy słabym, można te auta kupić już około kwoty 500 000 złotych. Range Rovera Sporta można poniżej 400 kupić, więc my musimy jakby poprzesuwać wyobrażenie. Nasze marki są trudno rozpoznawalne, ciężko dla wielu klientów je umocować w realiach rynkowych. Jest to bardziej jakaś legenda, bajka filmowa. No właśnie, przed nami piękny, a propos na twoją odpowiedź, nieustawiony przy państwa piękny biały sport skręcił. Tak, Range Rover Sport przed nami, bardzo piękny, biały, z czarnym dachem, w pakiecie Black. Wracając, dla wielu klientów Jaguar się kojarzy z legendami filmowymi, z teledyskami Stinga. Słynna piosenka Desert Rose, gdzie Sting na tylnej kanapie jedzie i delektuje się drogą. No i z królową Elżbietą i z rodziną królewską, która jeździ, używa tylko Jaguarów i Land Rovera i Range Rovera w całej swojej flocie. Żadne inne samochody tam nie mają racji bytu. Tak, cała rzesza premierów powiązanych nawet ostatnio z Brexitem, którzy z Jaguarem XJ-em się przemieszczają w wersji krótkiej czy wersji długiej i doskonale się w tym czują i jak na parkingu stojący jak najbardziej komponuje się to idealnie z markami niemieckimi. Więc tu jest bardzo dużo do nadrobienia. Land Rover, Range Rover to z kolei eskapady, offroady, Camel Trophy, tak. Czy kurczę, gwiazdy telewizji Hollywood amerykańskich, gdzie te samochody towarzyszą gwiazdom, towarzyszą bohaterom filmowym z najwyższej półki, tudzież teledyskom, no, gdzie też Jay-Z ostatnio z CEO Jaguar F-Type'a wykorzystywali, więc my musimy jakby troszkę przybliżyć te nasze samochody. Range Rover Sport, ponoć ulubiony samochód piłkarzy w lidze brytyjskiej. Piłkarze w lidze brytyjskiej jak najbardziej, rugbyści też, Land Rover bardzo fajnie i właśnie, współpracuje z Australią. Mamy to takie wyobrażenie, że trzeba zarabiać, mieć kontrakty sześciocyfrowe, żeby jeździć takimi samochodami, jednak nie. Ale no to są wszystkie nasze jakieś wyobrażenia, a teraz mamy trudny okres. Jest trudny okres, spadek sprzedaży, ale jak się patrzy na te słupki sprzedażowe, to nie do końca chyba jest tak, że marka premium... Oczywiście pewnie odczuwacie ten kryzys, pewnie w innym wymiarze, a czy nie jest trochę tak, że ludzie, którzy właśnie mogą spokojnie podejść do zakupu takiego samochodu, gdzieś bacznie obserwują i węszą trochę okazję na zasadzie, ach, kiedy to dealerzy z marek premium wymiękną i zaczną wyprzedawać swoje stoki, swoje oferty, no bo się nagle może zaraz okazać, że samochód marki premium można kupić zdecydowanie taniej niż samochód marki wolumenowej, gdzie im też sprzedaż topnieje, a jednak ludzie, którzy mają pieniądze, którzy mogliby kupić,
no, dla nich to się może stać pewnego rodzaju okazja pod koniec trzeciego, początek czwartego kwartału tego roku, czy niekoniecznie? Czy ten kryzys jest inaczej przeżywany przez marki premium? Troszkę inaczej jest przeżywany, bo o tych wolumenach troszkę się rozgadałem. No, chciałem tylko podkreślić, że już w lutym to było 61 samochodów. Koronawirus zaczął się u nas praktycznie w marcu. I ten koronawirus był takim dosyć krótkim, 3-miesięcznym epizodem na szczęście, który głównie był zaburzony i głównie był odczuwalny przez nas przez przeniesienie pracy na domową, na home office, przez banki, leasingi i te firmy, które miały nam pomóc sfinansować lub finansują zakupy samochodów. I dużym zatorem były też urzędy, które nie pracowały, nie rejestrowały samochodów. Więc jakby można powiedzieć, że największym przyczynkiem do jakby spowolnienia, czy przez przestoju, czy wahnięcia, to były jakby te około biznesowe uwarunkowania zewnętrzne i duża niepewność, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Sam biznes, sam klient dosyć szybko się obudził, jak troszkę zostały poluzowane regulacje prawne i można było już troszkę wychodzić na spacery, za chwileczkę wychodzić bez maseczek, uruchomiono restauracje. Zwiększył się ruch w salonie, odczuwalny był już maj, był bardzo fajnym miesiącem, czerwiec już prawie normalnym, w lipcu już się odbiliśmy. Pracowałeś w Volvo, pracowałeś w BMW, Jaguar, Land Rover. Powiedz, jak to jest po takim doświadczeniu, jak się w Polsce sprzedaje Jaguara i Land Rovera? Ja myślę, że to jest marka tak jak Wielka Brytania, troszkę inna. Tak jak Wielka Brytania, jak cała... Ale nie pijesz zaraz do Brexitu. Nie. Ale na świecie ta sprzedaż idzie fantastyczna. W Europie wzrosty są od 8 do 17%, więc są bardzo znaczące. Tym samym bardzo dobrym punktem odniesienia dla nas jest właśnie Europa Zachodnia. 3,5 tysiąca, o których wspomniałeś. Myślę, że celujemy w około 10 tysięcy mniej więcej w 2023 roku. Ja myślę, że to jest realne. Jest realne jak najbardziej. Infrastruktura jest, nowe salony przecież teraz macie. Sieć się rozbudowała w Polsce. Z dostępnością też nie ma jakiegoś problemu. Klient jest. To nie jest tak, że nie mamy klienta, nie macie komu sprzedawać. Salon, obiekt to jest też bardzo istotny, bo tu bardzo istotny obszar poruszyłeś, bo ja często jak się kontaktuję z klientami, z rynkiem, to pada pytanie, czy serwis macie, nie? Więc gdzieś się nawet utarło, że ta marka w swoim czasie była na tyle egzotyczna, że trzeba było jeździć serwisować auta w Berlinie, gdzieś w Europie Zachodniej, konstrukcja aluminiowa, bardzo innowacyjna wiele lat temu, trudności w naprawach blacharskich. Można powiedzieć, że stąd małe wolumeny samochodów importowanych, bo ciężko było je naprawić, wyklepać, nie? Też jakby pozycjonowało nas na nawet bardzo intensywnym, bardzo dużym rynku wtórnym, że tych aut było mało. Ale mamy serwis, mamy w Gdańsku największy salon w Polsce. Tak jak wspomniałem, 800 metrów poziom zerowy, 800 metrów poziom pierwszy, ekspozycja po 15 samochodów bez problemu. Co istotne, marka się przeistacza i rozszerza gamę modelową. Jeszcze do niedawna wszyscy kojarzyli nasze produkty z Range Roverem Defenderem, Land Roverem Defenderem. Pamiętajmy, że innowacyjne produkty jak Velar, które jest traktowane jako jeden z najpiękniejszych SUV-ów, są produktami od 3-4 lat dopiero na rynku. Tak. Evoque jest troszkę dłużej, no bo już... F-Pace, z którym jedziemy. F-Pace samochód roku. Dziennikarze na świecie mówili, no w końcu, tak? I czemu tak późno? F-Pace samochód roku, Electric, I-Pace, mało znany jeszcze produkt. Nie ustępujące niczym, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o baterie, o silniki Tesli. Miał 400 km zasięgu. Designersko i tradycja. Samochód z krwi i kości, wywodzący się z najlepszych tradycji, z wyścigów sportowych i tak dalej. Mało kto o tym wie, więc bardzo ciężkie zadanie przed nami, żeby z tymi produktami pokazać się rynkowi. Porównywałeś nas do Volvo. Volvo odnosi olbrzymie sukcesy. Na rynku polskim systematycznie się rozwija, te rozwoje są określone w wartości procentowe rok do roku, ale jest systematyczny wzrost i pracują na bazie praktycznie jednego modelu. X40, X60, X90. Tak, no X60 niekwestionowany król 60% segmencie. Często wolumenów sprzedaży rocznej. 4600 w 2019 sprzedaży. Kolejny model w tym segmencie BMW X3, które ustępowało.
dokładnie o połowę, tak? 2300 samochodów sprzedanych, mhm, jednego modelu. Przy 10-tysięcznej sprzedaży ogólnie Volvo, tam ponad tam 11, to jeden model, który napędza wolumen, co pokazuje pewien trend. Tak. Polacy i rynek lubi SUV-y, lubimy jeździć podniesionymi samochodami, tak? Wy w swojej ofercie macie takie samochody. Jak się popatrzy przez przekrój marki czy popularność na świecie, najbardziej popularny model, proszę Państwa, w rodzinie Jaguar Land Rover, to jest Land Rover Discovery Sport. To jest samochód, który generuje na świecie blisko 100 tysięcy, jeden model całościowej sprzedaży. Samochód uwielbiany. Ja mam wrażenie, że niedoceniony bardzo na polskim rynku. Trochę szkoda. Teraz wspomnę, trochę reklamy zrobimy. Jest wersja poliftowa, która się pojawiła. Poprawiona. Wygląda naprawdę świetnie i pięknie, jeżeli też chodzi o systemy bezpieczeństwa. Więc zachęcam Państwa do zapoznania się z tym modelem. Auto niedocenione. Auto niedocenione i powiem szczerze tak. Wcale nie drogie. I to nie jest tak, że ono nie jest doceniane, bo jak go pokażemy, to nikt go nie docenia. Ono nie jest doceniane, bo mało kto go zna. Ono jest tak rozchwytywane, tak jak wspomniałeś, na rynku światowym, że bardzo ciężko dostępność na rynek nasz. Więc my posługujemy się samochodem demonstracyjnym, samochodem ekspozycyjnym i bardzo okrojone nawet mamy możliwości, bo ja wyposażyłem firmę w samochody flotowe, żeby szerszym działaniami wyjść w rynek. Natomiast te auto tak szybko schodzą, że nawet nie można ich dobrze pokazać. Poliftowa wersja to jest po prostu, krótko mówiąc, dopracowany egzemplarz, który wszedł na rynek w zeszłym roku, w połowie roku, który zaczerpnął bardzo dużo elementów rozwiązań technicznych z większych modeli z Velara. To jest zresztą popularne w markach premium, że innowacje wprowadzone w najwyższych modelach potem schodzą w kolejnych latach, tak, do segmentów niżej. I ten Discovery Sport obecnie samochodem jest bardzo dopracowanym. To jest tak, jak już mówiliśmy o Volvo XC60, naturalnym konkurentem XC60. Co więcej, oferowany nawet w wersji 7-miejscowej, gdzie naprawdę osoby, nie dzieci, ale osoby dorosłe, bardzo komfortowo i bardzo wygodnie siedzą. No, gama modelowa jest bardzo, silnikowa jest bardzo, bardzo szeroka w tym modelu. I to jest też to znamienne, co przed chwilą powiedziałeś, jak nawet moi znajomi, moi klienci z Volvo przychodzą i pytają, a co ty mi możesz zaoferować ciekawego w porównaniu z XC60? No, ja mówię, mam E-Pace'a, mam F-Pace'a w Jaguarach, mam Discovery Sporta. Cenowo sięgnąć można po Discovery 5, duży Discovery, największy praktycznie są na jest rynku. Velar, jest Velar, nietuzinkowego. Jeszcze okazuje się, że jest mały Range Rover Evoque. A propos tych Range Roverów, też ciekawostkę powiem a propos postrzegania, bo taki kawał mi, ja to traktuję jako konwencję kawału, żartu, ale to była anegdota opowiedziana przez naszego klienta w trakcie wizyty w serwisie, że był kiedyś na spotkaniu jakimś tam biznesowym, wszyscy opowiadają sobie o samochodach, jak to wiadomo, dżentelmeni, mhm, na styl właśnie brytyjski, cygaro, dobra whisky, a czym ty jeździsz, i ich panowie się tam przechwalają, opowiadają, a ja jeszcze takim samochodem, a jeszcze takim, a ty czym jeździsz, a ja Range Roverem, i cisza na salonach, a okazało się, że klient jeździ Range Roverem i Evoque'em, czyli najmniejszym z Range Roverów, natomiast magia, nazwa, tak zadziałała paraliżująco na kolegów, że jakby te wszystkie limuzyny i SUV-y konkurencji straciły na swoim blasku, splendorze. I oczywiście absolutnie, znowu nie mówiąc o konkurencji, bo to wszystkie, nie wymieniając nazwy, były doskonałe produkty, ale ta magia, o której pytasz, i tą magię, którą my będziemy chcieli klientom sprzedać, działa. Ja jeszcze tylko nadmienię jedną rzecz, bo o tym w ogóle nie wspomnieliśmy, ale też uważam, że to warto Polakom, naszemu rynkowi pokazać. My jesteśmy marką od lat, od swoich korzeni, skojarzoną i utożsamianą i z krwi i kości terenową. Mało jest takich produktów, które od początku były SUV-ami i od początku doskonale radziły sobie w ekstremalnych, najgorszych sytuacjach na świecie. Spójrzcie Państwo sobie w internecie czy w historii motoryzacji, jakie auta służą w służbach ratowniczych, w służbach jakichś porządkowych, w ekstremalnych eskapadach.
w jakichś tam wyprawach. Teraz powróciła w tym roku legenda przecież. Defender, dokładnie. Defender jest samochodem, który jest wszędzie, w każdej szerokości geograficznej. Trzęsienia ziemi, tsunami, tajfuny, trąby powietrzne. Wszędzie w służbach ratowniczych niezniszczalne, ekstremalnie eksploatowane, długo jeżdżące samochody naszej marki. I to jest jakby najciekawsze, bo mówi się często o samochodach, że one są i w teren, i do teatru. To jest taki slogan wszystkich słów, bo taka jest prawda. I on dobrze w terenie jeździ, można pięknie w nim wyglądać umytym pod operą, pod teatrem. Ale nasze produkty są faktycznie ekstremalnie terenowe. Defender, tak jak wspomniałeś, nowy model praktycznie pojawił się miesiąc temu w naszych salonach. Jakby to pokazuje, to jest auto, które jest magią. Dla wielu klientów staje się tym trzecim samochodem, z pozoru w ogóle niepotrzebnym w motoryzacji, no, bo on jest bardziej terenowy, miał być bardziej terenowy, ale jest znowu dystyngowanym Land Roverem. I zaczyna być, pojawiać się, jakby tworzymy potrzeby. Kreujemy rzeczywistość, a nie stajemy się typowymi followersami, że ktoś coś wyprodukował, no to my też wstawiamy ten samochód w ten segment, bo już inni widzimy, odnieśli sukces. Defender jest samochodem, który nikt nie może zaszufladkować. SUV-y, to tak naprawdę zaczęło się właśnie od Range'a. To Range wyznaczył ten poziom światowy i to konkurencja poszła w ślad za właśnie Range Roverem. Tak, wiele lat były sedany, wiele lat były kombi, gdzieś potem się pojawiły hatchbacki. W latach 70. pierwszy Range Rover 1 i potem z potrzeby fantastyczne właściwości terenowe, no to może skóra, no to może dodatkowe wyposażenie, tak. No to może drewno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem dopiero świat poszedł tym tropem, że kurczę, no można zbudować auto terenowe, które przede wszystkim jest terenowe, i przy okazji jest luksusowe, bo to jest ten rodowód, tak, Land Rovera, że to nie są samochody z przypadku wyglądające na terenówki i wyglądające na SUV-y miejskie, które bardzo często w terenie... No, najpierw były terenowe, a potem zaczęły wyglądać. Tak, to tak, z drugiej strony to zrobiliście i o tym warto, proszę Państwa, też pamiętać. Zbliżamy się do końca, musimy kończyć, świetnie się rozmawia, tak czuję, że jeszcze moglibyśmy spokojnie przynajmniej dwa odcinki na ten temat nagrać. Szanowni Państwo, w krótkim podsumowaniu życzymy Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, bo czasy są jakie są. Jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, tak jak Państwo słyszeliście, chociaż trudny w tym roku dla wszystkich. Jak widać, segment samochodów premium ma trochę oddechu, trochę inaczej reaguje na zaistniałą sytuację. I czego się dowiedzieliśmy, to również to, że premium wcale nie oznacza, że musi być to pieniądz absolutnie dla nas nieosiągalny, a wręcz przy bliższemu przyjrzeniu się może się okazać, że bardziej nas stać na samochód z segmentu premium niż na markę wolumenową. Życzę Państwu wspaniałej reszty dnia. My się będziemy dalej delektowali jazdą przez Trójmiasto. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Było mi niezmiernie miło porozmawiać w tym krótkim czasie, jak się okazało. Mam wrażenie, że chwilkę jedziemy, ale tak jak wspomniałeś, jeszcze dużo więcej chciałbym powiedzieć, ale żeby nie przedłużać, zapraszam serdecznie wszystkich naszych widzów do Trójmiańskiego Salonu British Automotive Gdańsk. Zakładam, że nie tylko w okresie letnim Gdańsk, Trójmiasto jest takim miejscem, gdzie warto bywać, gdzie warto spędzić czas, pospacerować nad morzem, czasem wypić dobrą kawę, a tą dobrą kawę mamy u nas w salonie, zapraszamy bardzo serdecznie. Niekoniecznie chcemy przy pierwszej wizycie Państwu sprzedać samochód, ale będziemy niezmiernie zaszczyceni, jeżeli nas odwiedzicie i poświęcicie nam swój cenny czas. Nie wierzę też, jeżeli pojeździcie, potestujecie nasze auto, to Wasza zwrotna informacja o tym, jak nas odbieracie i nasz produkt będzie bardzo cennym wkładem w nasz rozwój. I tym bardziej jeszcze raz zapraszam. Będzie mi niezmiernie miło z moim zespołem Państwa u nas gościć. Moim Państwa gościem był Piotr Wejman, prezes zarządu i dyrektor zarządzający British Automotive Gdańsk. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszamy do salonu,
do Trójmiasta oraz do innych salonów. Warto podkreślić, że w tym momencie 11 wszystkich w Polsce, z czego 5 z grupy British Automotive Holding. Dokładnie tak. Zapraszamy Państwa gorąco do odwiedzenia salonów i sprawdzenia Jaguara i Land Rovera. Dziękuję bardzo. Do widzenia.